Dobry wieczór, dobry dzień. Dzisiaj witam Was i zapraszam na pierwszy odcinek z serii Dramy YouTube'owe. W tym odcinku dzisiaj będziemy mówili o tym jednym komentarzu takiego jednego użytkownika, który napisał prawdę na temat TVN-u. No i tutaj mamy, jak widzicie, treść. Wyklik bejtowskie, wyraki to, pomysły twórcom i dajecie jakieś jednominutowe skróty, które jest warte, a sam oryginał jest ogólnie dostępny. Zebo się wami zajmie lub Gargamel. Wasz system nawet nie potrafi odróżnić parodii od oryginału, co pokazuje jeszcze bardziej waszą, w cudzysłowie, mądrość. Patany to rurkę z kakaowego oka wyciągają, nie pozdrawiam. Natomiast użytkownik tvn.pl napisał: widzimy, że oglądasz zebo.pl. Możemy w ten sposób wywnioskować, iż nie jesteś osobą zbyt inteligentną. Ta osoba jest na niskim poziomie społecznym i obraża dzieci, które próbują zrobić coś twojego. Jeśli chodzi o twoje wcześniejsze linijki wypowiedzi, to można powiedzieć, że nie wiesz, co piszesz. Nie będziemy więcej odpowiadać na tego typu treści, ponieważ wiek i tok myślenia takich osób jak ty jest błędny. Ze względu na wiek, to kogo oglądasz i sposób rozmowy. Następne odpowiedzi to tam, jak można sobie pominąć, no ale no tutaj mamy bardzo ciekawą odpowiedź i również mamy tutaj odpowiedź pewnego użytkownika do tvn.pl typu: ale zebo, to ty szanuj. Także jak widzicie, ludzie zgadzają się z tym, co ta osoba napisała, ta pierwsza. Ma aż 10 łapek w górę. A ci idioci z tvn.pl to wprowadzają cenzurę i to naprawdę jest słabe. Tak, uważam, że tak się nie powinno postępować. Także teraz przejdziemy do następnego screenshota. Jak widzicie, tutaj mamy, jak widzicie, odpowiedź została usunięta tego użytkownika, czyli cenzura poszła w ruch i tutaj użytkownik napisał kolejny komentarz typu: z tego powodu, iż mój komentarz został usunięty z powodu cenzury TVN, powiem znane na całą Polskę zdania, które podsumują w 100% to wydarzenie. Będzie was TVN, wy, ta niemiecka telewizja będzie na ostro splunąć na was, to szkoda, was się powinno. Wiem, że pewnie też to usuniecie, ale senpai, idioci. Także ten komentarz też faktycznie zniknął z YouTube. Także TVN faktycznie wprowadza cenzurę i hejtuje zebo.pl. Nie możemy do tego dopuścić, żeby hejtować zebo.pl. To po pierwsze. A po drugie, łączymy się w sile przeciwko TVN, ponieważ TVN to ostatnio odwala, tutaj jest jakaś porażka. I naprawdę też mogę tutaj dorzucić parę słów od siebie do tego wszystkiego. TVN ogólnie od teraz wprowadza faktycznie jakieś dziwne rzeczy i faktycznie tutaj jest pisana prawda, sama prawda. A to, co ten użytkownik napisał i to, i ta cenzura, i to, że wyzywają zebo, ci z TVN-u, nazywają jego niską jakąś osobą o niskim poziomie społecznym i obrażając tego użytkownika, który napisał tę pierwszą wypowiedź, muszę powiedzieć, że naprawdę to jest słabe i nie wolno tak robić i uważam, że TVN powinien za to oberwać, także mam nadzieję, że udostępnicie to dla jak największej ilości osób i mam nadzieję, że będzie tutaj naprawdę fala, ponieważ nie można do tego dopuścić, żeby ktoś był obrażany w ten sposób, znana osoba, a cenzura powinna zostać zdjęta, ponieważ ten użytkownik naprawdę nic złego nie napisał. Napisał prawdę, ludzie się z tym zgadali, a to, że TVN-owi się coś nie podoba, to już nie jest przecież nasza wina. Także ja sprawę zostawiam wam. Wy napiszcie mi, co o tym sądzicie. No, mam nadzieję, najlepsze odpowiedzi też mogę na przykład dać serduszko, mogę też dać lajka, a jeśli napiszecie naprawdę coś ciekawego i będzie i to się fajnie przyjmie,
to nagrywamy kolejny odcinek z tego typu serii, gdzie będziemy łapać różne niecenzuralne ze strony TVN-u. Będziemy po prostu sprawdzać takie rzeczy, gdzie na przykład jest cenzura wprowadzana w sposób nieuczciwy. No po prostu stop cenzurze. Także trzymajta się i papadajta. Elo!